No cześć, pokażę Wam, jak na szydełku ze sznurka bawełnianego o grubości 5 mm wykonać pokrowiec na pufę. Tutaj jest akurat pufa o kształcie walca, której wypełnieniem jest wkład piankowy, ale sposób wykonania tego pokrowca jest również dobry dla innych kształtów, na przykład dla takich spłaszczonych kul, które często można oglądać w internecie. Tak jak Wam mówiłam, będę pracować na wkładzie piankowym. Wybieram taki wkład, dlatego że po pierwsze nie ugniata się, po drugie nie ubija się, po trzecie nie potrzeba do niego szyć żadnego pokrowca. Są również pufy o innym kształcie, czyli właśnie te kulkowe, takie spłaszczone kulki, do których należy uszyć z materiału pokrowiec. Ja tutaj taki mam jeszcze z czasów, kiedy zajmowałam się tego typu pufami. To są po prostu dwa koła wycięte z materiału, czyli góra i spód. Szeroki pasek, który tworzy ścianki, połączone suwakiem. Tutaj należy wsypać albo granulat stropianowy. Zaznaczam, że on się bardzo szybko ubija. Dosypywanie go, jak i to pierwsze w ogóle wsypanie, jest straszne, ponieważ te kuleczki stropianowe elektryzują się, jest ich wszędzie. W momencie, kiedy chcecie je zmieść na szufelkę, to się przyklejają do ręki, do szufelki, do wszystkiego. Odkurzacz natomiast lekko zapychają. Nie za bardzo mi się to podobało. Poza tym, tak jak wspomniałam, też te kulki bardzo szybko się ubijają i trzeba często dosypywać ten granulat. Ja chciałam tego oszczędzić i sobie, i swoim klientom, i przeszłam na wypełnienie piankowe. Są jeszcze wypełnienia z łuski gryki. One są reklamowane jako ekologiczne, jako super fajne. Ja osobiście je odradzam, ponieważ przy odrobinie wilgoci niestety, ale lęgną się po prostu wśród tej łuski takie małe czarne robaczki. Zaczynamy robić pokrowiec. To będzie metoda ślimakowa. Będę robić szydełkiem numer 9, dlatego takie szydełko, ponieważ chcę, żeby była gęsta, żeby był fajny ściek i żeby nie było oczywiście prześwitów. Na innych filmikach dokładnie pokazuję, jak wykonać koło metodą ślimaka, więc jeżeli tutaj uznacie, że tłumaczę za szybko, niedokładnie, to zapraszam do innego filmu na moim kanale. Pokazuję też tą metodą, jak robić dywan, pokazuję też, jak tą metodą zrobić pokrowiec do taboretu, więc tego jest dużo u mnie. Zachęcam do zapoznania się z innymi filmikami. Tymczasem jedziemy tutaj. Zaczynamy od magicznej pętelki, dwa środkowe palce. Owijam sobie sznurkiem, tak żeby na palcu wskazującym był krzyżyk. Przytrzymuję kciukiem. Pod pierwszą nitkę wkładam szydełko, ciągnę drugą nitkę. Tutaj będę tworzyć pierwsze oczko. Nawijam na szydełko. Przeciągam i jest. Zaczynamy od środka, który u mnie będzie półsłupkami zrobiony. Będzie ich 8. Tutaj tą końcówkę sobie wyciągam. Będę ją przytrzymywać wzdłuż tego kółeczka, ponieważ to właśnie na tej końcówce będziemy nabijać te półsłupki, po to, żeby później je fajnie ściągnąć. Jedziemy. Półsłupek. Po szydełko w kółko. Ciągnę nitkę, przeciągam ją, nawijam, przeciągam przez dwa. Mamy pierwsze oczko. Drugie tak samo. I mamy teraz już trzecie. Wkładam w środek szydełko, ciągnę nitkę przez środek, nawijam i przeciągam przez dwa. Tak cały czas. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, ściągam. Na razie może być taki otworek, ja go później sobie zlikwiduję, ale podczas pracy na tym kółeczku pierwszym będzie nam się on jeszcze poszerzał. Zamykamy oczkiem ścisłym. Wbijam się w pierwsze oczko. Ciągnę nitkę, przeciągam przez to oczko i przeciągam przez oczko, które mam na szydełku. To jest oczko ścisłe, które zamyka okrąg. Następnie w kolejnym, nie w tym, z którego wychodzi nam nitka, ale w następnym oczku robię dwa półsłupki. Będę teraz stopniować ściek. Zaczęłam od najmniejszego, to są półsłupki.
Teraz troszeczkę wyższy dodamy, żeby ten ślimak zaczął nam się rozszerzać. Będą to półsłupki nawijane, czyli nawijam na szydełko nitkę, wbijam się, przeciągam, nawijam, przeciągam przez trzy pętelki, które mam na szydełku. I tutaj robię to samo drugi raz. Teraz każde oczko na tym kółku pierwszym będę każdy ruch wykonywała dwa razy. Dwa półsłupki nawijane, a teraz wszędzie już tak do końca będę wykonywać słupki. Słupek to, jeszcze raz, bo nic nie mówiłam. Nawijam, wbijam się, ciągnę nitkę. Mam trzy pętelki. Nawijam, przeciągam przez dwie pętelki. Nawijam, przeciągam przez dwie. I jeszcze raz to samo. W kolejnym oczku znów to samo. Nawijam, wbijam, ciągnę. Mam trzy pętelki. Nawijam, przeciągam przez dwie. Nawijam, przeciągam przez dwie. I tak do końca jadę. Przyspieszę trochę, bo chyba już wystarczająco pokazałam i wystarczająco mówiłam na ten temat, jak zrobić słupek, jeżeli nie można sobie przywinąć, i to jest fajne, że możemy się cofać. Pokażę Wam, co zrobić w momencie, kiedy dochodzimy do początku naszego kółka. Szczerze mówiąc, żadnej filozofii tutaj nie odkryję. Robimy dalej to samo, czyli słupek wszędzie. Jedziemy ze słupkiem. Tak jak i na poprzednich filmikach, gdzie pokazywałam, jak się wykonuje ślimakiem spirale, czy jak się robi pokrowce, dywan, tak i tu będę powtarzać, że nie mam schematu na to, ile dodawać oczek podwójnych. Tu już mogę sobie ściągnąć, tak jak wspomniałam, poszerzyła nam się ta dupeczka tutaj. Ściągam, będzie można to odciąć. Ta nitka nam się nie wypruje, bo została fajnie tutaj już zatrzymana przez ściek. Ale wracając do tematu braku schematu, to ile dodaję podwójnych oczek wynika nie z liczby, jaką tam gdzieś ktoś wymyślił, że tutaj co drugie oczko daje po dwa półsłupki, tylko sprawdzam, czy tak jak tutaj mam dziurę, no mam. Robię to na wyczucie. Jest to o wiele przyjemniejsze niż liczenie, ponieważ w momencie, kiedy sobie robię pufę, kiedy sobie robię dywan, mogę sobie coś obejrzeć, mogę sobie posłuchać muzyki, audiobooka, mogę śpiewać, mogę gadać przez telefon z koleżanką i nie zastanawiam się, czy nie pogubiłam się gdzieś w cyferkach, których szczerze mówiąc nienawidzę. Myślę, że takie liczenie i podążanie za schematami strasznie ogranicza nasze możliwości. Trzeba parę razy się zdenerwować, spróć jak nie wyjdzie, i uwierzcie mi, że za którymś razem będzie o wiele przyjemniej niż zastanawianie się, czy w tym rządku jest dobra liczba tych oczek podwójnych, czy jest za mało. Nie wyobrażam sobie na przykład nagrywać nawet tego filmiku i teraz tego wszystkiego ciągle liczyć. Przerąbane. Więc robimy tak. Na wyczucie. Czy jest dziura, czy nie ma dziury? Jak widzicie, w momencie, kiedy wykonuję sobie tą spiralę, ona nie jest idealnie płaska. Troszeczkę mi się zwija, ale to jest standard. To nie jest nic dziwnego, dlatego że po pierwsze robię bardzo gęsto, po drugie to szydełko wcale nie jest bardzo grube. To też powoduje, że ten ściek jest taki... no taki trochę wygięty, a poza tym też w momencie, kiedy pracujemy, to te ręce nam jakoś kierują ten sznurek w tą stronę. Jeżeli bym to teraz tak zrobiła, no to już będzie troszeczkę lepiej, prawda? Więc nie przejmujcie się tym, że to się tak na początku trochę zwija. Najważniejsze zawsze, czy to teraz przy pokrowcu, czy przy dywanie, jest ten ostatni okrąg. Tu, jeżeli jest to lekkie zwinięcie, to nawet dobrze, ponieważ to wszystko będzie fajnie napięte i nic nam się nie będzie falować. Natomiast przy ostatnim okręgu dajemy troszeczkę więcej tych podwójnych oczek po to, żeby już zaczął nam się ten okrąg ładnie układać. I teraz będę robić cały czas tak spiralą, to koło, górę bufy i zapauzuję. W momencie, kiedy będę już tutaj przy obrzeżach tego koła, odpauzuję i pojedziemy dalej.
No i mamy już górę pufy zrobioną. Doszłam do tego momentu, kiedy ściek już zbliża się do krawędzi tutaj tego wkładu. Jesteśmy na takim momencie załamania. I co teraz? Teraz robimy tak, że odwracamy sobie naszą pracę. To już można odciąć tą końcówkę, jak jest ładnie ściśnięty środek. I zaczynamy obrabiać bok koła. To będą też boki tej pufy. No i teraz jest proste dość zadanie, ponieważ wszędzie stawiamy tylko pojedyncze słupki. Nie wiem, czy nie za szybko to robię, ale już pokazywałam słupek na początku tego filmiku. Więc cały czas robimy pojedyncze słupki, aż ten nasz pokrowiec zacznie się zwijać i zrobi się z niego taka misa, taki duży kosz. Przy czym w momencie, kiedy będę miała zrobione już dwa takie okręgi, no mniej więcej tam dwa, to dołożę sobie jeszcze ten pokrowiec do wkładu i sprawdzę, czy nie jest za luźno, albo czy też nie jest znowu za bardzo napięty ten pokrowiec i czy nie muszę dodać jeszcze jakiegoś podwójnego gdzieś tutaj oczka, żeby się troszeczkę poszerzył, zanim dorobię resztę ścianki. Więc teraz pauzuję. Będę robiła, tak jak wspomniałam, pojedyncze słupki dookoła, sprawdzę do wkładu pokrowiec i potem dopiero pojadę do końca. W momencie, kiedy będę miała zrobione już tutaj dotąd ścianki, odpauzuję, a raczej odezwę się już w drugim filmiku, bo tutaj trochę się nagadałam i już będzie za długo, i pokażę, jak zrobić drugą stronę i jak zrobić tak, żeby ten pokrowiec był ściągany bez żadnego problemu do prania na przykład.